Jak samolot nauczył się latać? To temat kolejnych zajęć zorganizowanych dla młodych dębiczan w ramach Politechniki Dziecięcej projektu Fundacji Wspierania Edukacji działającej przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza. Było to już czwarte spotkanie w ramach ósmego semestru. Projekt Politechnika Dziecięca powstał w 2009 roku. Głównym celem zajęć organizowanych dla najmłodszych jest pokazanie dzieciom, że nauka może być interesująca i fascynująca, a przedmioty ścisłe nie muszą być nudne i mogą być łatwe do nauczenia się pod warunkiem odpowiedniego sposobu przekazywania wiedzy. Pomysłodawcy projektu chcą w ten sposób zachęcić dzieci do wybrania w przyszłości takich kierunków kształcenia. Dębica w program Fundacji Wspierania Edukacji zaangażowała się już w marcu 2014 roku i od tamtej pory w wykładach uczestniczy ponad 200 małych studentów i jak podkreśla Joanna Werbowy, koordynator filii Politechniki Dziecięcej w Dębicy, dzieci są bardzo zainteresowane takimi zajęciami, chcą się uczyć i aktywnie uczestniczą w wykładach oraz ćwiczeniach. Widać, że ich zaangażowanie jest olbrzymie. Zresztą sam pan wykładowca powiedział dzisiejszych zajęć, powiedział, że jeszcze pierwszy raz się spotkał z tak aktywną grupą. Dzieci po zajęciach zostały, zadawały pytania. Także pan, dzisiejsze zajęcia są naprawdę bardzo ciekawe i widać, że zaangażowanie jest bardzo duże. Na ostatnich czwartych zajęciach ósmego semestru, które poprowadził Grzegorz Goryczka, dzieci poznały historię samolotu. Miały okazję zobaczyć, jak wyglądały pierwsze maszyny latające i jak były zmieniane oraz udoskonalane na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Najmłodsi dowiedzieli się także, dlaczego samolot potrafi latać i jakie prawa fizyki decydują o tym, że statki powietrzne unoszą się. Bardzo fajne są, dużo się tutaj uczymy i czasami są śmieszne zajęcia, czasami jest trochę z chemii jest i trochę z fizyki. Na przykład mieliśmy takie ostatnie zajęcie z takimi rurkami, co graliśmy na nich i tak stukaliśmy o nie i na przykład by sobie kurki trzy graliśmy. Był taki pan, co miał taką długą rurkę i zaprosił takiego chłopaka, co musiał ją obetnąć. No i jak miał już taką najkrótszą, to był taki śmieszny dźwięk. Dlaczego warto tu przyjść? No bo tutaj czasami jak się, na przykład jak pani pyta z chemii coś i coś jest nowe, to czasami tutaj może to się dowiedzieć, no i można powiedzieć. Politechnika Dziecięca to trafiony pomysł i powinien być kontynuowany, ponieważ edukacja zdobyta w najmłodszych latach z pewnością będzie procentowała w przyszłości.